Igor Jakubowski. No marzenia o ćwierćfinale niestety się tym razem nie sprawdzą. Trudna walka z facetem, który naprawdę wie, o co w boksie chodzi. No tak, no trudna walka i tak jak mówiłem przed chwilą, spodziewałem się tego, że to będzie trudna walka. I nastawiałem się na trudną walkę, nie wychodziłem do ringu, nie wiem jak na sobocie bokserskim, tylko wychodziłem z nastawieniem, że będę musiał się trzaskać, ale po prostu rozgubiłem gdzieś pomysł w głowie na walkę, całkiem mi wybił gdzieś te mocne jego ciosy. To nie były zamraczające ciosy, ale były to ciosy, które każdy cios bolał i gdzie dostałem, tam gdzieś mnie przytykało, gdzieś bolało i nie wiem, no każdy, kto trenuje boks, był w ringu chociaż kilka razy, wie jak to jest, gdy przyjmie się jakiś cios, który po prostu boli i ciężko ułożyć sobie plan w głowie, który był założony wcześniej, bo chciałem, miałem plan w głowie, co miałem robić, ale zgubiłem go. Gdzieś, nie wiem, rozeszło się wszystko. No i wyszło jak wyszło. No, nie mówię, że gdyby ten plan poszedł tak, jak miał pójść, to wygrałbym tę walkę, ale po prostu myślę, że mogłaby ta walka lepiej wyglądać. Ja na dzień dzisiejszy byłem słabszy od tego zawodnika, przegrałem walkę zasłużenie. Liczenia może nie były jakieś takie, że byłem poza gdzieś tam zamroczony i porozbijany, tylko no po prostu trafił, było widać, że trafił i sędzia mnie wyliczył, ale... No ale myślę, że w niedługim czasie mogę mu się zrewanżować i taki mam plan, że będę po kolei z tymi, z którymi przegrywałem, że będę miał szansę gdzieś na jakieś rewanże. No właśnie, bo w tej pierwszej rundzie było liczenie, tam upadłeś na deski. Ja nie siedziałem blisko ringu, ale tak z tej dalszej perspektywy to chyba bardziej wyglądało, że gdzieś złe ustawienie nóg, no i plus przyjęty cios, ale nie sam przyjęty cios. Nie, dostałem go w głowę, nie dostałem na szczękę, ani nawet na skroń, tylko dostałem gdzieś w bok głowy tego sierpa z rękawicy i to było akurat przy zejściu bodajże. No i przewróciłem się, ale jak było widać, no nie zrobiło to na mnie jakiegoś tam super wrażenia. Bo mówię, nie miał takiego ciosu, który zmiatał z nóg, tylko miał ciosy bolące po prostu. Takie rękawice miały jak kamienie i mówię, nie rękawice jak kamienie, tylko po prostu. No ciosy w tych rękawicach było czuć jak z kamieni. No i robiły wrażenie, no po prostu. No spotkałem się z nim, bardzo dobry zawodnik. Oddaję mu szacunek, bo zaboksował mądrze, dobrze, bił mocne ciosy, narzucił tempo. Chociaż tempo spokojnie wytrzymywałem, tam żadnego nadzwyczajnego zresztą nie było i no co, no tak jak mówię, był dzisiaj lepszy i po prostu, no może kiedyś przyjdzie pora na mnie, że wygram z nim. Po dwóch rundach przegrywałeś u wszystkich sędziów 18-20 i ty zdawałeś sobie sprawę z tego, żeby ewentualnie zrobić ten awans na ćwierćfinału, to już musiałbyś zapolować po prostu na czasówkę? No tak, tylko polowałem prawą ręką na dół albo haka biłem. Albo już ostatnia minuta trzeciej rundy to próbowałem prawym sierpem uszczelić, prawym takim cepem, nawet nie sierpem, ale no mówię, to nie był debil, to nie był głupi zawodnik, tylko to był zawodnik ułożony, dobry technicznie, mistrz Ukrainy, chyba wicemistrz Igrzysk Europejskich. No co, no tak jak mówię, na dzień dzisiejszy byłem słabszy, ale nie poddaję się, nie odkładam rękawic na kołek, tylko biorę się jeszcze do roboty, do większej pracy i myślę, że w niedługim czasie będę mógł się zrewanżować. No szkoda tego turnieju, bo ja odczuwałem takie wrażenia, że na Mistrzostwa Świata byłeś dużo lepiej przygotowany niż na Europy, bo nawet patrząc na treningi, na tarcze, ta dynamika, to wszystko było fajne. W ringu trochę tego zabrakło i tak się zastanawiam, czy to kwestia też jakiegoś spięcia, że nie wiem, w pierwszej rundzie poczułeś, że to naprawdę jest trudny facet do boksowania i gdzieś usztywniłeś się, czy po prostu nie mogłeś złapać tego swojego rytmu boksowania? Nie mogłem właśnie, no to jest to, że wszedłem w walkę. Dobre miałem może pierwsze 10 sekund, gdzieś coś trafiłem i gdzieś pierwsze jakieś jego machnięcie był strasznie niewygodny, stał na nogach szeroko, cały czas na zwodach, cały czas mnie gdzieś zaganiał, zapędzał, potwornie silny był, chyba najsilniejszy jak do tej pory, z którym boksowałem, zawodnik i no co, no mówię, bywa i tak i bywają mi takie walki, no ale na pewno to nie jest dla mnie... Nie wiem, koniec kariery, jest to dla mnie jakaś nauczka, kolejna z wielu i mam nadzieję, że mądre wnioski z niej wyciągnę i że będzie już tylko lepiej. Właśnie ja to samo mówiłem Tomkowi Jabłońskiemu po porażce, że tak naprawdę wiadomo, trzeba przełknąć gorycz tej przegranej, ale z drugiej strony no te przygotowania, które popełniłeś też do tego turnieju, no one nie pójdą na marne, tak? Bo te twoje umiejętności cały czas wzrastają, ta otoczka dużej imprezy tutaj w Katarze też pewnie będzie cennym doświadczeniem, no tym bardziej, że czasu pewnie na odpoczynek jakiś dłuższy nie będzie, bo niebawem już WSB, tak, i potem ewentualnie turnieje kwalifikacyjne, chociażby właśnie z rankingu WSB. No tak, no ja głównie właśnie skupiam się na tym turnieju WSB APB, bo
No bo wiedziałem, że tutaj będzie mistrza świata ciężko zdobyć, a tylko jedna osoba się kwalifikuje, także no mówię, nie poddaję się, trenuję dalej, zapierniczam i nie składam rękawic, jedziemy dalej do przodu i mam nadzieję, że kolejne turnieje będą już tylko lepsze. No to głowa do góry, chłopie, i czekamy na kolejne twoje dobre walki. No ja też czekam, trzymajcie kciuki, żeby wszystko było dobrze, żeby zdrowie dopisywało i jak będzie zdrowie, to będzie dobrze. Jeszcze właśnie o to zdrowie na sam koniec. Ten prawy łokieć, wszystko funkcjonuje tak jak należy, nic się nie posypało? Nie, czuję go, ale nie jest to ból, który mi uniemożliwia cokolwiek. Po prostu czuję, że coś było nie tak, ale jest coraz lepiej. Dzięki w takim razie za ambicje, dzięki za starania i do zobaczenia przy okazji kolejnych dużych walk. No ja też dziękuję wszystkim tym, którzy trzymali za mnie kciuki. Nie udało się. Nie będę przepraszał, że się nie udało, no bo nie mam za co, dawałem sobie wszystko. Starałem się wygrywać walki, więc nie ma co płakać, ale na pewno będzie lepiej i mówię, nie załamuję się, jedziemy dalej. Dzięki.